Dzisiejszy materiał opisuje historię stworzenia polskiego państwa w Azji. Akcja tej historii dzieje się w XVII wieku. Właśnie wtedy na Syberię został zesłany polski szlachcic, Jaksa. Co ciekawe, prawdopodobnie był on potomkiem Jaksy z Miechowa, który dzierżył ten sam herb. Jaksa z Miechowa był założycielem księstwa kopanickiego, o którym materiał możecie znaleźć na moim kanale. Zaczynając więc historię jego potomka. Około roku 1632, w czasie trwającej wojny smoleńskiej, toczonej między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a państwem moskiewskim, do rosyjskiej niewoli trafia pochodzący z Wołynia Nicefor Jaksa Czernichowski, wraz ze swym ojcem, Romanem i rodzeństwem. Rodzina ta na zesłanie trafia, ponieważ brało udział w obronie Nowogrodu Siewierskiego, będącego pod władzą polską. Miasto to było najbardziej wysuniętym na wschód miastem powiatowym I Rzeczypospolitej i choć Polska wyszła z tamtej wojny zwycięsko, to nie doszło do wymiany jeńców. Nicefor schwytany, a próbujący później uciec z Moskiewszczyzny, zostaje przez Rosjan zesłany na Syberię, gdzie zaproponowano mu uwolnienie za cenę służby na rzecz cara. Jaksa zgodził się na warunki umowy. Jego praca z początku polegała na pomocy w akcjach osadniczych wokół rzeki Jenisej. Później stał się dowódcą oddziałów chroniących szlaki handlowe w rejonie rzeki Leny. Tutaj warto zaznaczyć, iż wschodnie rubieże Rosji były mało zaludnione, dzikie, żyły tam obce ludy azjatyckie, a granice nie były w prosty sposób wytyczone. Jaksa żył tak jako realizator rosyjskich interesów w Azji do czasu. W roku 1630 dochodzi do drastycznej zmiany w życiu Nicefora. Ławrintij Obuchow, wojewoda rosyjskiego obwodu ilimskiego, porwał jego siostrę lub córkę. Tutaj źródła się różnią. Tak czy owak była to bliska krewna. Nicefor nie stał jednak bezczynnie. Dokonał samosądu. Zorganizował bunt przeciwko Ławrintijowi, czego efektem była jego śmierć. Po zabójstwie odwetowym, wymierzonym we wpływowego Rosjanina, Jaksa miał kłopoty. By uniknąć kary, zabrał ludzi i przepłynął Amur na czele 84 kozaków, którzy brali udział w jego buncie. Zaszył się na terenach pogranicza chińsko-rosyjskiego. Stworzył tam twierdzę, którą nazwał Jaksa, od swojego własnego herbu. Twierdza powstała w miejscu dawnego Aubazina, rosyjskie twierdzy, która została zburzona przez Chińczyków. Czernichowski po zaszyciu się na terenach byłego Aubazina wraz ze swymi ludźmi ufortyfikował tę ziemię, stworzył struktury państwa, nowego księstwa, stworzył prawo i szybko zyskał przychylność Tunguzów oraz Daugurów, czyli lokalnej ludności tambylczej, która pamiętała jeszcze surową i agresywną politykę Rosjan oraz Chińczyków. Sam Nicefor w opozycji do caratu traktował Tunguzów z szacunkiem i nie próbował ich zmieniać. Tolerował ich inność językową i religijną. Tutaj na marginesie warto dodać, że sam Czernichowski był już wyznania prawosławnego, ponieważ na zesłaniu porzucił katolicyzm. Wracając, dla rdzennej ludności powstające państwo Jaksa jawiło się jako szansa na lepsze i spokojniejsze życie dla rdzennych ludów. Z tego powodu wspierali oni mocno nową monarchię powstającą na ich ziemiach. Stali się oni lojalnymi poddanymi polskiego szlachcica. A wokół grodu powstawały mniejsze osady poddane Jaksie. Państwo się rozrastało i zdobyło nowe terytoria aż po rzekę Zeję. Kolejnymi obywatelami państwa stali się inni zesłańcy z Syberii, którzy przybyli do Aubazina wraz z Czernichowskim oraz ci, którzy w późniejszym czasie przybyli już do Jaksy. W większości byli to Polacy. Rodzące się i przybierające na sile państwo zaczęło stanowić zagrożenie. Rosjanie wielokroć próbowali odbić ziemię Aubazina. Żadnym razem się jednak nie udało. Nicefor Jaksa Czernichowski był bowiem dobrym politykiem. Odpierał ataki Rosjan, koalicjując się z Chińczykami. Co warto dodać, korespondencja i umowy z Chińczykami odbywały się w języku polskim, bowiem językiem urzędowym księstwa był język polski. A gdy Chińczycy zaczynali stanowić zagrożenie, przybierając na sile, Czernichowski analogicznie wchodził zaś w sojusze z Rosjanami. Balansował tak, odpierając raz to ataki chińskie, raz rosyjskie.
W roku 1669 Czernichowski ofiarował carowi daninę oraz uznał skruchę za zabicie rosyjskiego wojewody, co w końcu poskutkowało uznaniem przez cara i Rosjan istnienia państwa Jaksa i władzy Czernichowskiego Weń, co oficjalnie stało się w 1674 roku. Państwo Jaksa nie prowadziło jednak jedynie polityki obronnej. Już rok po uznaniu przez Rosjan istnienia księstwa, zabezpieczając północną granicę z caratem, w roku 1675 Jaksa najechał Chiny i splądrował ich ziemię. A w akcie tym dużą rolę odegrało wojsko złożone w dużej mierze z rdzennej ludności azjatyckiej, lojalnej wobec Czernichowskiego i pragnącej odbicia ludności porwanej i przesiedlonej przez Chiny w głąb ich cesarstwa w ramach polityki niszczenia niewygodnych mniejszości. Niestety, w tym samym roku po udanym najeździe na Chiny władca państwa zginął. Po śmierci Jaksa Czernichowskiego państwo Jaksa dostało się w pełni w łapska Rosjan, którzy coraz bardziej podporządkowywali sobie jego struktury, wyznaczając włodarzy lennych. Na początku 1682 roku chiński cesarz Kangxi rozpoczął podróż po Mandżurii, by przygotować siły uderzeniowe w celu zniszczenia państwa Jaksa oraz przestraszenia Rosjan tak dużymi siłami, że nie podeszliby oni nawet do walki, bojąc się zdziesiątkowania. 23 czerwca 1685 rozpoczęło się oblężenie Obazina. Chińczycy wysłali ostatni list w języku polskim, gwarantujący ludności możliwość przesiedlenia w głąb Chin, z czego skorzystało 50 osób. Trzy dni później doszło do bitwy trwającej cały dzień. Gdy Chińczykom udało się podpalić fort, miasto poddało się. 600 obrońców dostało możliwość wycofania się z miasta i cofnięcia się do rosyjskiego Nerczyńska. Obazin padł. Wtedy kończy się istnienie państwa Jaksa, choć fakt jest taki, że już kilka lat wcześniej po śmierci polskiego władcy straciło ono suwerenność i ostatecznie zostało przejęte przez Rosjan, którzy mieli w nim już większą decyzyjność niż jego założyciele. Rosjanie zaś swą nieumiejętną polityką wywołali jego upadek i przejęcie ziem przez cesarstwo Chin. Obazin został spalony. Tak kończy się ta historia. Tak kończy się historia polskiej kolonii w Azji. Ale czy musiało się tak stać? Czy państwo Jaksa było z góry skazane na upadek? To dość ciekawy temat. Przede wszystkim należy powiedzieć, że polityka balansu, analogiczna do polityki Polski w czasach późnego międzywojnia, była z góry skazana na porażkę. Zarówno car, jak i cesarz Chin mieli swoją cierpliwość. Wieczne zmienianie stron by ugrać jak najwięcej mogło poskutkować tym, że oba te państwa podzieliłyby Jaksę. Tutaj na korzyść Czernichowskiego działało jednak to, że Rosjanie uważali te tereny za swoje i cały czas aspirowali do ich przejęcia, czy to na drodze wojny, czy pokoju. Jaksa był tego świadomy. Rozbiory z Chińczykami musiałyby być efektem wyjątkowo nietrafionej strategii księcia, ponieważ Rosjanie w taki sposób wyrzekliby się, w ich mniemaniu, swoich własnych ziem. Patrząc na relacje między państwem Jaksa a jego sąsiadami, jasnym staje się, że realniejszy i korzystniejszy wydawałby się sojusz z Chinami, nastawiony na rozbicie Rosji. Chińczycy szanowali i uznawali państwowość Jaksa, traktowali księstwo jako równego gracza, szanowali nasz język, czego dowodem były wcześniej wspomniane korespondencje w języku polskim. Same Chiny były również państwem o wiele silniejszym, mogącym zebrać o wiele większe zasoby ludzkie niż Rosja, której całe zaplecze populacyjne było skupione w jej europejskiej zachodniej części. Czemu Jaksa ostatecznie wszedł w sojusze z Rosjanami, przeprosił za zabójstwo Awrientieja i złożył hołd? Czyżby po latach ruszyło go serce, a decyzja była emocjonalna? Rzecz jasna, nie. Czernichowski był dobrym politykiem i wiedział, co dla jego państwa jest lepsze. Albo lepiej to ujmę, co nie jest gorsze. Sytuacja wewnętrzna jego państwa była mieszana. Choć miał poparcie rdzennych mieszkańców, wiedział, że są oni dużą kartą w jego rządach. A pojawił się problem, jakim była gigantyczna niechęć plemion Jaksy do cesarstwa chińskiego, spowodowana głównie tym, że cesarstwo prowadziło brutalną kolonizację w jeszcze agresywniejszym tonie niż carat. Chiny były państwem, w którym funkcjonowało setki grup etnicznych. Polityka cesarstwa skupiała się na ich wysiedlaniu, na rozbijaniu tożsamości mniejszych ludów i podporządkowaniu ich ziem. Wielu Tanguzów i Dagurów zza chińskiej granicy zostało brutalnie porwanych i przesiedlonych.
Część z nich była rodzinami żyjących po drugiej stronie rzeki, poddanych Jaksy. Mieszkańcy księstwa żądali więc najazdu na Chiny i odbicie swoich bliskich. Tutaj Nicefor mógł albo sprzeciwić się im i ich powstrzymać, co wywołałoby bunty i spadek jego znaczenia, który mógłby się skończyć obaleniem rządów. Mógł też nie reagować w ogóle, przyzwalając na dzikie ataki na Chiny i narażając swoje państwo na działalność odwetową za czyny jego obywateli. Chińczycy i tak by uznali to jako atak samego Czernichowskiego, a nad państwem wisiałyby widma ataków rosyjskich i rozwijających się baz, twierdz i osad caratu. Czernichowski i tak doznałby skutków ataku na Chiny przez jego poddanych, a ominęłyby go za to korzyści, łupy, oraz straciłby w oczach swoich poddanych jako tchórz i człowiek, który nie stoi po stronie ich rodzin. Mógł też samodzielnie wyruszyć na Chiny bez ubezpieczenia tyłów, zostawiając swoje państwo na pastwę Rosjan, którzy tylko czekali na taką okazję. W taki sposób armia Jaksy wraz z tubylcami prowadziłaby walki na terenie Chin, a Rosjanie mogliby bez problemu odbić swoje stare ziemie, przejmując dawny Aubazin. Warto też powiedzieć, że szacunek Chin do Jaksy był uzależniony od samych obywateli Jaksy. Dopóki Czernichowski miał ze sobą rdzenne ludy, dopóty Chińczykom wewnątrz ich własnych granic groziły bunty, bo ludność ta była rozsiana po Rosji, Jaksie i Chinach. Tak więc, co by się stało, gdyby Jaksa oparł się na Chinach i postanowiłby nie ratować tambylców? Otóż straciłby szacunek rdzennej ludności. Co za tym idąc z Chinami w sojusze w tamtym czasie, sprawiłby, że Chińczycy straciliby w nim zagrożenie, ponieważ rdzenni mieszkańcy by się od niego odwrócili. Chiny wówczas mogłyby zająć księstwo bez aż tak dużych oporów i nie musiałyby bać się rewolucji wewnątrz ich własnych granic, gdyż Jaksa nie miałby już żadnego wpływu na plemiona tamtych ziem. Chińczycy również byli dobrymi geopolitykami. Oni wiedzieli, że działanie z Jaksą będzie dla niego gorsze niż wojowanie z nim. Dlatego sojusz z Rosją wydało się najmniej szkodliwym rozwiązaniem, ponieważ funkcjonowanie z podirytowanym ludem między dwoma potęgami, które pragną cię zniszczyć, nie było najlepszym położeniem geopolitycznym, a sojusz z Chinami, z pozoru dobry, był tak naprawdę gwoździem do trumny. Jaksa dokonał więc najlogiczniejszej rzeczy, jaką mógł zrobić. Ukorzył się przed Rosjanami, przeprosił, zapłacił, i mając przysłowiowe plecy, wyruszył ze swoimi poddanymi na Chiny, zdobywając łupy, zapisując na swym koncie zwycięstwa, odbijając porwanych i przede wszystkim zyskując u poddanych szacunek, jako ich bohater. Ocenianie negatywnie Czernichowskiego za poddanie się Rosjanom, nie stawiając się w jego sytuacji i nie patrząc na geopolityczne rozłożenie sił, jest błędem. Wydaje mi się, że to, co teraz robię, to pierwsza w polskim internecie analiza decyzji podjętych przez księcia. Wszystkie opracowania i filmy, których i tak jest mało, pomijają ten jakże ważny aspekt, opisując jedynie wydarzenia, a nie alternatywy, możliwości lub ich brak, co daje jednak szerszy ogląd na sytuację i historię jego państwa. Jeżeli wyjaśniliśmy to sobie, to możemy stwierdzić, że Jaksa był wybitnym politykiem i wodzem. Potrafił zjednywać ludzi, dbał o lokalną ludność, był świadom skutków swoich działań, kierując malutkim państewkiem, potrafił rozgrywać największe potęgi Azji. Odpierał ataki mocarstw, był zwycięzcą i nawet to nie zaślepiło mu oczu. Zawsze było kilka kroków do przodu przed innymi, potrafił się ukorzyć, by tylko zapewnić byt swojemu państwu. A jego państwo? Upadło dopiero, gdy umarł sam wódz, upadło dopiero, gdy zarządzać nim zaczęli Rosjanie. Kto wie, co by się stało, gdyby Jaksa nie umarł krótko po swojej zwycięskiej wyprawie na Chiny. Może wykorzystałby swoje zwycięstwo jako kartę w rozmowach. Może znów skierowałby się przeciwko Rosjanom, gdy widmo rewolty wewnątrz jego własnych granic zostało zażegnane. Ludność była szczęśliwa z ataku i odbicia pojmanych. Państwo miało łupy, a Chinom groziły bunty na terenie ich państwa. Jeszcze większe niż przed atakiem Jaksy, ponieważ atak ten, wyzwolicielski dla pojmanych Tanguzów i Dałgurów, umocnił pozycję Jaksy wśród tych ludów, a nawet tych mieszkających w granicach cesarstwa Chin i caratu. Patrząc na decyzje, jakie podejmował, wydaje się, że to jest droga, jaką planował.
ponowne ogranie wszystkich i zwiększenie swojej talii kart. Nie wiem, co dokładnie by się stało, ale jestem przekonany, że jakby Jaksa przeżył jeszcze kilka lat, to historia jego księstwa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Historia Chin i Rosji potoczyłaby się zupełnie inaczej. Pamiętajmy więc o księciu Jaksie, bo dokonał wielkich rzeczy, bo był wybitnym wodzem i wybitnym synem naszego narodu.